Dzień dobry, ja jestem Luke i chciałbym wam dzisiaj zaprezentować mojego pierwszego chema na mapce Prison Breaks. Nabity został z Aerixa. I wam powiem, ten chem był troszeczkę hardkorowy, dlatego że po pierwsze do tego Aerixa miałem dodatki, które kompletnie się w tej broni nie sprawdzają. Mam tutaj powiększone magazynki i tłumik. I wam powiem, że czasami ta broń, jak widzicie, teraz miała ogromny odrzut, a teraz praktycznie zerowy. Nie mam pojęcia, jak ten odrzut można przewidzieć, bo tak jak mówię, czasami strzelamy i nie ma odrzutu, czasami ten odrzut jest nie do ogarnięcia, dlatego ja polecam tutaj używanie tłumiku i uchwytu. Ewentualnie wam powiem, że to jest jedyna w sumie broń, w której skłonny jestem użyć trzech dodatków, czyli tłumik, uchwyt i powiększony. Oczywiście te mówię, że ten setup, czyli tłumik, jest tutaj obowiązkowy moim zdaniem do wbijania chema, bo jeśli dacie sobie uchwyt i hamulec wylotowy, to ta broń to jest naprawdę kosa, ale ogólnie naprawdę wam powiem, uwielbiam grać ARX-em, naprawdę, nie wiem, jakoś sprawia mi przyjemność granie tą bronią. Nie jest ona taka zła, jak się wszystkim wydaje. Moim zdaniem tylko naprawdę trzeba dużą celność tutaj utrzymać, żeby nią skutecznie jakoś zabijać, bo jeśli nie celniemy chociaż przez chwilę przeciwnika, to już tam nam 6-7 kulek wyleci z magazynku i jest do dupy, tak? Dobra, słuchajcie. Dzisiaj chciałem się wypowiedzieć na temat trailera singleplayera z Call of Duty Advanced Warfare, ale singleplayer mnie nie interesuje, interesuje mnie multiplayer, bo jak wiadomo, na koniec tego trailera był właśnie urywek multiplayera i to był ten urywek. Jak widać, koleś tutaj, jeden leci bardzo wysoko, drugi strzela do niego i tutaj już w ogóle to, że ten koleś tak wysoko skacze, jest dla mnie niepokojące i nie podoba mi się kompletnie. A druga sprawa, która mnie zaniepokoiła, to to, że zobaczcie, jak ten koleś szybko padł. On padł szybciej niż w Ghostie, słuchajcie. To, że tak szybko się ginie w Ghostie, to jest między innymi jedna z przyczyn tego, że ludzie tak kampią jak pizdy. I przez to też się gra słabo czasami w Ghosta, bardzo często się gra słabo przez to, że ludzie kampią. No i mam takie obawy, że tak samo będzie właśnie w Advanced Warfare. Słuchajcie, akurat ta fala, która uderza w mapę, którą widać w tle, no podoba mi się, ale słuchajcie, wydaje mi się, że będzie to tak samo irytujące jak na przykład, nie wiem, ostrzał moździerza na mapce Warhawk w Call of Duty Ghost, także zobaczymy, jak to będzie, aczkolwiek mam tutaj taką, to znaczy w głowie sobie zrobiłem taką listę rzeczy, których chciałbym nie widzieć w najnowszym kodzie i które chciałbym zobaczyć, tak? Czyli najpierw zaczniemy od rzeczy, które nie chcę widzieć w ogóle w tej grze. To przede wszystkim takie debilne modyfikacje broni, jak właśnie szybkostrzelność. To zawsze psuło Call of Duty, może w MW3 nie psuło, ale zobaczcie, w Ghostie, jak ktoś sobie weźmie do Emtara szybkostrzelność, do Wektora, no to jest po prostu rozpierdol w czystej postaci i wtedy sobie już, no, nie pogracie, dosłownie sobie nie pogracie, bo koleś będzie wam sprayować z biodra tym Wektorem czy tam Emtarem, no i tak was zabije, bo kulki mu szybko, tak szybko wylatują z magazynka, że z lufy, Boże, że po prostu zawsze was zabije z bliska, jak wy nie macie szybkostrzelności, tak? Fajnie by było, gdyby nie było rzeczy typu RPG przeciwko piechocie, czyli wyrzutnie przeciwko piechocie. Ja nie jestem jakoś źle nastawiony do wyrzutni. Fajnie by było, gdyby były wyrzutnie przeciwko pojazdom, coś w tym stylu, a nie, że koleś sobie bierze jakiegoś Panzerfausta, napierdala tym do wszystkich dookoła i to jest tępe w cholerę. To samo z granatnikami. Fajnie by było, gdyby tych granatników nie było, bo tutaj Call of Duty od zawsze próbowało jakby naśladować Battlefielda pod tym względem, bo tam granatniki akurat są potrzebne, tak? Bo mamy na przykład dymne granatniki, mamy jakieś tam inne jeszcze, nie z tego co pamiętam, no i to się naprawdę przydaje na przykład na szturmy, a tutaj no po cholerę taki granatnik, to tylko irytuje, tak? Słuchajcie, ja mam taką tezę, że fajnie by było, gdyby nie było noży w najnowszym Call of Duty, po to masz broń, żeby nią zabijać. Fajnie by było, gdyby nie było noży, no bo to nie jest nic fajnego, tak? Chujowo jest zginąć od jednego strzała z noża. W ogóle, kto wymyślił to, tak by the way, że nóż, machnięcie nożem zabija na strzała? Przecież to jest kretyństwo totalne, to było od zawsze w Call of Duty, ale mam nadzieję, że w tym Call of Duty tego już nie będzie, chociaż wątpię, naprawdę wątpię.
Fajnie by było, gdyby też nie było właśnie perków typu bliskie zagrożenie, żeby te wszystkie szmaty nie mogły sobie granatnikami spamować i jakimiś RPG-ami, innymi gównami, bo to jest... To naprawdę nie urozmaica gry kompletnie, to tylko wkurze, tak? Nie, fajnie by było, gdyby nie było tak głośnych map jak na przykład Stormford, bo to jest tragedia. Fajnie by było, gdyby Martwa Cisza była też bardziej zbalansowana, żeby było ją bardziej słychać z tym perkiem, który podgłaśnia tą Martwą Ciszę, tak? Tak jak na przykład w MW3 to było super. I nikomu to nie przeszkadzało, tak? A nagle stwierdzono, że Martwa Cisza będzie cicha. No i głupie to jest, cholerę. Fajnie by było, gdyby nie było Akimbo, bo to też nie jest potrzebne kompletnie. I tak jak mówię, żeby nie było szybkiego ginięcia, bo to powoduje, że ludzie siadają w kąty i to jest głupie. Słuchajcie, ten mecz jest niestety przegrany. Ja was bardzo za to przepraszam, ale niestety na końcu teammate'i dali sobie triple capa na mordę strzelić i przez to przegraliśmy 4 punktami. Myślę, że to nie jest taka sromotna przegrana. I jeszcze szybciutko powiem tutaj, co bym chciał zobaczyć w najnowszym Call of Duty, co mile byłoby widziane. Oczywiście killstreaky typu Chem Moab, bo to jest fajna sprawa, która urozmaica grę i do której można dążyć, co mi się naprawdę podoba. Fajnie by było, gdyby był perk Dead Eye, ale żeby był on lepiej zbalansowany, na przykład żeby można go było dać sobie tylko i wyłącznie do specjalisty, a nie na podstawkę, tak jak to jest w Ghoście, i po prostu wtedy gra się też okropnie, bo koleś zabija mnie szybko, ja nie wiem czemu, a później patrzę, aha, Dead Eye, no proszę. O Martwej Ciszy już mówiłem, no i fajnie by było, gdyby nie było też tych takich, kurcze, a raczej fajnie by było, gdyby były takie mapy jak Strike Zone, że się niszczą, bo na przykład po wybuchu Chema, gdyby takowy Chem był oczywiście w tej grze, bo to jest fajna sprawa, wam powiem, że mi się wydaje, że w Ghoście oni tak na próbę taką jedną mapę zrobili, która się niszczy po wybuchu najwyższego killstreaka, i wam powiem, to fajnie wygląda, tylko że fajnie by było, gdyby killstreaków typu Chem nie było w paczce, tak, bo to jest też idiotyzm. Dobrze. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Ocencie film. Napiszcie, co wy byście chcieli widzieć w tym najnowszym Call of Duty i czego byście nie chcieli widzieć. Jestem tego ciekawy, także trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. No i cześć.